Cześć, witajcie. Takie krótkie przywitanie będzie. To jest pierwszy odcinek materiałów dodatkowych z Assassin's Creed'a. Materiał będzie raczej krótki, bo będzie powycinany tylko i będziemy robić sobie te wszystkie dodatkowe znajdźki. Odcinki będą lądować jeden w tygodniu, w sobotę. Taki dodatkowy jakiś bonusik. No i dobra. I dzisiaj zajmujemy się mapami, znaczy flagami asasynów. Masjafie. Pierwsza flaga na mapie macie ją tutaj. To jest w tym ogrodzie, w którym toczyliśmy ostatnią walkę. Między, na samym końcu, między rampą a tą balustradą. Znaczy, no, między tym podestem a tą balustradą mamy flagę. O, a nawet szczęśliwie pierwszą dopiero zebrałem. Super. Dobra. Flaga numer 2. Nie wychodzimy z ogrodu, po prostu wchodzimy piętro wyżej. Tutaj, gdzie walczyliśmy, na środku, na... No tutaj jesteśmy. Na środku, na tej kolumnie. Flaga numer 3 znajduje się w twierdzy, na pierwszym piętrze w bibliotece. Tutaj jestem na mapie. I tutaj, jak zejdziemy od... z góry po prostu w prawo. Flaga numer 4 jest po wyjściu po prostu. Tutaj, na tym podwórzu jeszcze. Łatwo ją zauważyć. I szybko zbieramy. Flaga numer 5 na mapie to jest tutaj, jestem bardzo blisko tego, gdzie jest czwórka. To jest miejsce, z którego wykonywaliśmy pierwszy skok wiary. Tutaj, jak znajdziecie czwartą flagę, musicie wejść po schodach, znaczy po drabinie na wieżę i jest flaga numer 5. Flaga numer 6 może być troszkę dla was kłopotliwa. Tutaj, gdzie znaleźliśmy poprzednią, wykonujemy skok wiary. I tędy, gdzie szliśmy i po przejściu na tą środkową wysepkę, tutaj za... Wickiem takim jest flaga właśnie szósta. Ok, flaga numer 7. Jak zejdziecie sobie, no bo tędy wyjdziecie po zdobyciu szóstej flagi, wychodzicie w tej wieży, zeskoczcie i po prostu tutaj, ja akurat trochę mi zajęło znaleźć tą drabinkę, schodzicie w dół i za rogiem flaga numer 7, gdzie są te schody, które są głównym zejściem do Masyafu, znaczy z twierdzy do miasta. Ok, flaga numer 8 na mapie prezentuje się tak. I tutaj po zejściu do miasta, to jest na balkonie po prostu wychodzącym w stronę, patrzącym tutaj w stronę rzeki, w stronę twierdzy. To nie taki wysunięty. Dosyć łatwo do znalezienia. Okej, po zdobyciu ósmej flagi na tamtym balkoniku, była, co nie? Odwracacie się i wracacie się tak jakby w stronę twierdzy i tutaj na ziemi w rogu jest flaga numer 9. Flaga numer 10, jak zejdziecie od twierdzy, jak tylko zejdziecie miasta, to jest tutaj taki osamotniony budynek. Na jego dachu właśnie jest flaga 10. Już jesteśmy na półmetku. Flaga numer 11, na mapie jest to tutaj. A tak to po prostu schodząc w dół, tutaj za tym budynkiem, na który teraz patrzę, znaleźliśmy ósmą flagę. I mamy taki wyższy daszek jakby i jest flaga 11. Flaga numer 12. Na mapie jest to tutaj. Tak to wygląda. Tam teraz patrzę na to miejsce, gdzie 11 flagę zdobywaliśmy. Tutaj. Taki jest widok dookoła. Na dachu, na którym jest... Zresztą na tamtym... zdobywając flagę numer 11, możecie zobaczyć sobie, gdzie na dachu leży pomarańczowy dywan. I zdobywamy flagę numer 12. Okej. Okay. Flaga numer 13. Teraz, jeśli pamiętacie, gdzie zdobywaliśmy flagę numer 10, to na budynku niedaleko jest, mamy ławeczkę, na której siedzą sobie asasyni i ku której jest właśnie drabina. Wchodzimy po drabinie, na dachu mamy przed sobą flagę 13. Flaga numer 14, na mapie jest tutaj, to jest takie coś, nie wiem jak wam to powiedzieć. W każdym razie, no, budynek nie wyróżniający się w zasadzie niczym, jak tutaj do tego dojdziecie. Bo po tym placyku to... Macie budynek po swojej prawej stronie, ogrodzony murkiem, tu jest zejście niżej, a za tym murkiem jest flaga 14. Flaga numer 15, jak dojdziecie do tego placu, o którym wam mówiłem, tam znaleźliśmy 14 flagę, to jest ten plac. To po swojej lewej stronie macie budynek, na który jeśli wejdziecie, to od razu ukaże wam się oczom flaga. I tak właśnie mamy 15 flagę, 3/4 za nami. Dobra, teraz flaga numer 16. Jak mamy tam ten placyk, zejdziemy sobie w dół, tutaj, tam gdzieś zdobywaliśmy też flagi. W każdym razie tak, to jest tutaj, jest to na mapie, tak z boku, no traficie jakoś, nie? I na ziemi przy budynku za murkiem jest też flaga i mamy już 16. Flaga numer 17, na mapie to jest tutaj, jesteśmy.
są takie. No, przy klifie dosyć wysokim mamy budynki dookoła i w samym rogu jej nie widać praktycznie, jest ten. Mamy właśnie flagę. To jest 17. Mapa to jest tutaj. Flaga numer 18. Na mapie się to prezentuje w ten sposób. To jest taki budynek z ogromną, znaczy no, z dużą stertą słomy na nim, nie, na dachu. I macie właśnie flagę numer 18 już zdobytą i w kolekcji. Flaga numer 19. Na mapie prezentuje się to w ten sposób. To jest taki coś jak ten budynek, taki jak ten, na którym 10 zbieraliśmy, tylko że jest tutaj dużo niżej, już przy bramie wyjściowej prawie. I ma drabinę od zachodniej strony i na dachu ma flagę właśnie 19. I ostatnia flaga. Na mapie jesteśmy tutaj. Nie wiem, zupełnie zwyczajne budynki dookoła, ale właśnie między jednym z takich budynków a klifem znajdujemy sobie ostatnią flagę i w ten sposób ukończyliśmy naszą kolekcję flag w Masyafie. To tak jak mówię, no nie wiem, po obrobieniu, ale raczej to nie jest drugi materiał. Kolejne flagi czy kolejne rzeczy będą za tydzień, także zapraszam tam. I bo jeszcze nie jestem pewien, jak to podzielić, na razie się zastanawiam, dlatego zacząłem od najłatwiejszego. A tak to tyle. Żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć!